dobry. Dobry wieczór. Witamy w Wycinankach Prasowych. Ja nazywam się Agnieszka Wiśniewska. Jacek Rakowiecki. Bardzo trudno nam będzie dzisiaj zachęcić Państwa do czytania tygodników, bo myśmy tygodniki przeczytali i są po prostu potwornie nudne. Ale wiesz, ja myślę, że to taka też jest nasza rola, żeby na przykład uprzedzić, że w tym tygodniu niekoniecznie. Wiesz, że są w końcu książki, można czytać, prawda? Jest mnóstwo innych ciekawych lektur, więc też myślę, że nie robimy krzywdy. No, ale, tam, ale coś tam spróbujemy wyrzymać. Tak, jest tak. Kilka może takich rzeczy, które dla Państwa przeczytamy. Jedną z takich rzeczy, takich materiałów jest w Newsweeku wywiad z profesor Mirosławą Marody. Wywiad pod tytułem Dostosuj się albo giń. Wspaniały początek tego wywiadu, taki właśnie wprowadzający do dobrej atmosfery dyskusję o Polsce. Pytanie Newsweeka, co dziś jest wspólnym mianownikiem dla Polaków? Profesor Marody odpowiada, pogarda. Przez kilka ostatnich lat robiliśmy z moim zespołem duże badania socjologiczne. Wyniki nas zaskoczyły, bo podstawowym czynnikiem ujednolicającym społeczeństwo okazała się hojnie rozdzielona pogarda. Czyli jednak wszyscy Polacy to jedna rodzina. Tak, gardząc sobą, tak po prostu, wiesz, jeden, drugi. No, warto pewnie wspomnieć, warto przejrzeć, bo to jest rzeczywiście też profesor Marody, ponieważ jest badaczką, socjolożką robiącą badania regularnie od lat, to odnosi się też do wyników, które wcześniejszych badań tych współczesnych. No i jak mówi tam, pewne rzeczy się zmieniają, ta pogarda się nie zmienia. Mimo, że ten tydzień jest w tygodnikach słaby, to muszę powiedzieć, że akurat jeden z nich mogę polecić, bo jest w nim więcej niż jeden dobry tekst, to jest Przegląd, ten z taką okładką, który generalnie powiem, na ogół jest dość nudnawym pismem, miewającym ciekawe materiały, nudnawym również robionym... Co słabo zachęcamy jednak ludzi do czytania prasy, muszę powiedzieć. Ale możemy ich zastępować jakby w tej roli, prawda? Nie musisz czytać, ktoś za ciebie przeczytał. Taki bryk trochę robimy, tak, z prasy. Mnie w Przeglądzie zawsze też irytowało to, że to jest szata graficzna po prostu sprzed 30 lat. I trochę nie rozumiem, bo tam robi paru profesjonalistów. Nie wiem dlaczego, no może to kosztuje. No, i to nie jest mają taki pieniędzy. Vintage, wiesz, to wraca stare i może tutaj tak. Po co zmieniać, skoro... To kiedyś w końcu wróci znowu do mody i nie może będzie tak. Trzeba wtedy się przystosowywać. Natomiast bardzo dobrą rzecz zrobił w tym numerze Robert Walenciak, dobry zresztą dziennikarz, wpadł na bardzo prostą rzecz, na którą o dziwo nikt wcześniej nie wpadł. Otóż jak wiadomo, że ostatnie wybory były przeliczane według zasady Donta tak zwanej. Tak? I to przecież wielkie dyskusje się przetaczały przed wyborami, co to będzie, jak się opozycja nie zjednoczy i tak dalej, i tak dalej. Straszliwe kłótnie. A Walenciak przypomniał, że w Polsce przez czas jakiś, a nawet dwukrotnie, obowiązywała inna metoda, Saint-Légy, która jest dużo bardziej, znaczy dużo lepiej oddaje głosy w wyborach, bo wiadomo, że Dąb generalnie preferuje tych większych, tak? I obcina tym mniejszym. Co wyszło z tego przeliczenia? No i niesłychanie ciekawe rzeczy. To znaczy, gdyby to była ta metoda Saint-Légy, to PiS miałby 200 posłów. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Nie ma rządów. Straciłaby również Platforma Obywatelska, czyli zamiast 134 miałaby 124 posłów. Zyskuje Lewica z 49 na 59, czyli w pewnym sensie to trochę jakby zostaje, tak, bo 10 mniej Platforma, 10 więcej Lewica. PSL również 10 mandatów by zyskał i najwięcej zyskałaby Konfederacja. Miałaby, no nie wiem, czemu ty się tak cieszysz? 6 mandatów. Czemu ty się tak cieszysz z tego wyniku, z tego przeliczenia? Nie, ale to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że Walenciak przypomina w ogóle historię kolejnych ordynacji i mimo, że to jest pismo lewicowe, a nawet eseldowskie, trzeba powiedzieć, Przegląd, no to też przypomina, że tego Donta ostatniego zawdzięczamy Leszkowi Millerowi. I ewidentnie z tego wynika, że jest czas na bardzo poważną dyskusję o tym, czy we współczesnej Polsce jednak nie należy tego zmienić. Ja abstrahuję od tego, na ile to jest możliwe, bo PiS, bo im się to opłaca i tak dalej, no ale temat wart jest poruszenia. Walenciak zrobił świetną robotę, świetny background do poważnej dyskusji na ten temat i moim zdaniem główne partie opozycyjne powinny wobec tego zjawiska zająć stanowisko.
Zbliża się 11 listopada i oczywiście Marsz Niepodległości. O tym przypomina w Newsweeku Cezary Michalski, który w tekście Brunatna fala rekonstruuje historię Marszu Niepodległości. Wydaje mi się, że niektóre fakty wyglądały inaczej, ale... Też mam takie wrażenie, tym bardziej, że byłem świadkiem nawet niektórych faktów albo uczestnikiem. Również. Zaczyna się na przykład ten tekst od kiedy w 2010 roku różne nacjonalistyczne organizacje, grupki zwołały pierwszy wspólny marsz. Wydaje mi się, że jednak pamięta wcześniejsze marsze, ale okej. Okay. To, co jest ciekawe w tym tekście, to jest zakończenie, puenta, która odnosi się do sytuacji, to jest marsz, który odbywa się w Warszawie i Cezary Michalski bardzo ciekawie tutaj pisze o tym jakimś wyzwaniu, przed którym stoi Rafał Trzaskowski. W wyborach samorządowych 2018 roku warszawiacy obronili swoje miasto przed autorytarną prawicą, ale nie odzyskali jeszcze swojego święta niepodległości, pisze Cezary Michalski. Odebranie narodowcom monopolu na 11 listopada jest dziś dla Rafała Trzaskowskiego wyzwaniem może nawet większym niż utrzymanie przejezdności warszawskich ulic albo czystości powietrza. No, nie chciałbym być złośliwy, ale być może też problemem Rafała Trzaskowskiego jest burmistrz Bamowa. Tak jest, znaczy, dużo... Już chyba nie burmistrz, bo mniej więcej, kiedy nagrywamy ten program, zdaje się, jest odwoływany, bo problem oczywiście nie polega tylko na jednym człowieku, tylko na tym, na ile to był absolutny wyjątek wśród samorządowców Platformy Obywatelskiej, a na ile jest to jakiś poważny, strukturalny problem Platformy. Ten człowiek robił karierę bardzo wielu różnych dziwnych miejscach, w spółkach Skarbu Państwa wcześniej, nie mając żadnych notabene do tego, że tak powiem, formalnego wykształcenia ani dorobku. Tu jest problem Trzaskowskiego, że różne stare upiory warszawskie będą go ciągnęły, że tak powiem, w dół i utrudniały mu moim zdaniem zajmowanie się ważnymi politycznymi, skądinąd ogólnokrajowymi sprawami. Tak, to rzeczywiście jest jeden z tych polityków, którego wskazuje się jako tego młodego w Platformie Obywatelskiej, mogącego kiedyś przejąć tam dowodzenie, więc zanim to się wydarzy, no będzie trzeba tutaj poradzić sobie z problemami w stolicy. Jednym z tych problemów będzie na pewno Marsz Niepodległości. Ja jeszcze wrócę do przeglądu, bo jak mówiłem, warto ten numer pochwalić, bo jest tutaj drugi bardzo ciekawy i bardzo na czasie tekst, ze względu na jednak ciągle te dyskusje okołowyborcze. To jest przypomnienie, to jest tekst pod tytułem Jak sanacja fałszowała wybory. I przypomnienie tego, co się wtedy działo, w jak brutalny, no właściwie parafaszystowski sposób, nie owijajmy w bawełnę, to się działo. I w dodatku no, dotyczy to takiego, wydawałoby się, niekwestionowanego polskiego bohatera, czyli Józefa Piłsudskiego niestety. Bo o ile co do Dmowskiego jest duży podział, prawda, w społeczeństwie jedni za, drudzy przeciw, o tyle nawet przecież współcześni narodowcy wielbią Piłsudskiego, choć kiedyś był to główny wróg jego, ich patrona, Romana Dmowskiego. No dość powiedzieć, ja nie będę tu wchodził w szczegóły tego, jak to robiono. Robiono to w wyjątkowo brutalny i chamski sposób. Znaczy taki, że, proszę Państwa, no po prostu PiS to jest pełna kultura w porównaniu z tym, co sanacja robiła. Natomiast jeden cytat niestety z Józefa Piłsudskiego z 1930 roku, po tym, kiedy Mościcki rozwiązał obie izby parlamentu i Piłsudski w wywiadzie powiedział coś takiego. Gdy Sejm jest rozwiązany, to posłów nie ma, nie istnieją i każdemu wolno sądzić, że o ile chcą zatrzymać swoje uprawnienia, to mogą być uważani, jak to podkreślam, za zwyczajne ścierwo, które musi zatruwać swoim istnieniem powietrze. W każdym urzędzie pana posła należy usunąć za drzwi. Jeśli zaś przy tym coś im dołożą, to także nie szkodzi. No szczerze powiem, Krystyna Pawłowicz niech się przy tym schowa. Jest jeden wywiad, o którym chciałam wspomnieć, który ukazał się w internecie, więc muszę skorzystać tutaj z telefonu, żeby zerknąć do... To jest wywiad, który ukazał się na stronie Polityki, polityka.pl, wywiad Łukasza Lipińskiego, Powrót lewicy to dopiero początek. Jest to rozmowa z analitykiem politycznym Tomaszem Karoniem. Bardzo ciekawa rozmowa. Mówi między innymi Karoń, dla lewicy stawką w tych wyborach było przede wszystkim dowieść wynik z początku kampanii. Po doświadczeniach Ryszarda Petru i Wiosny wiedzieliśmy, że to się nie musi udać.
Bardzo ciekawa rozmowa dotycząca też strategii. Dużo się o tych strategiach przed wyborami mówiło, a teraz to jest też taka analiza i powyborcza, ale też analiza i zastanawianie się nad tym, co dalej, jakie kolejne kroki. Bardzo czytałam ten wywiad, przygotowując się do debaty, którą żeśmy organizowali w Krytyce Politycznej w poniedziałek, w tym tygodniu, debaty z posłami, posłankami, elektami, elektkami Lewicy. Dyskusja, interesująca dyskusja, to też tutaj autoreklamę sobie pozwolę wrzucić. Ta dyskusja jest nagrana i można jej będzie odsłuchać na stronie krytykapolityczna.pl. To też serdecznie Państwu polecam. A to ja jeszcze dodam do tego, że Polityka najnowsza zajmuje się też Lewicą. Ryszard Łuczyn o tym pisze. Dość przyzwoitym informacyjnie tekście, ale z niego tylko przytoczę, bo nie jest to tekst, który jakoś Amerykę odkrywa. Natomiast muszę przytoczyć jedną anegdotę o tym, że dziennikarz gdzieś tam się dowiedział, jak to ktoś mu opowiadał o fokusach, które robiła konkurencja. Sprawdzali, z jakimi rasami psów kojarzą się najważniejsze twarze lewicy. To brzmi jak żart, ale nim nie jest. Otóż Włodek, wiadomo jaki Włodek, to taki trochę domowy, niezbyt ruchliwy baset. Robert to chihuahua albo ratlerek. Natomiast Adrian Bernardyn. No proszę, proszę. Coś w tym jest. Ciekawe, ale czemu to ma służyć też tak naprawdę? To są takie historie, jak zawsze się opowiada, że pies się upodobnia do właściciela, czy tam właściciel do psa. To rozumiem, że tutaj te analogie też mają trochę ci opowiadać, jak są ci politycy, ale czy oni mają je wszystkich obśmiewać? Nie wiem. Nie, znaczy jest to instytuty socjologiczne robią w ogóle takie rzeczy, że to jest tak uplastycznia ci, jaki jest wizerunek polityka, czy w ogóle osoby publicznej w... jak funkcjonuje. To niekoniecznie musi być prześmiewcze, bo ja rozumiem, że ratlerek brzmi troszkę mało poważnie, tak? Nie, w tym sensie się zastanawiam, bo oczywiście jak się musisz odnosić do psów, to musisz ich też trochę znać i to jest ciekawe właściwie, jakie też rasy są na przykład na tyle powszechnie znane, że do nich można przypasować pewnych polityków. No ale one gdzieś tam, tak, ale one gdzieś tam chyba są znane. Wiesz, myślę, że Polacy na kilku rzeczach się znają doskonale na leczeniu i myślę, że na rasach psów też. To znaczy mają utrwalone stereotypy oczywiście, bo to chodzi oczywiście o stereotypy. No anegdota jak anegdota, ale pośmiać się też zawsze można. To ja jeszcze na koniec powiem jeszcze o jednej rzeczy, o tyle śmiesznym, co strasznym właściwie rysunku Mleczki z Polityki. No, dla tego rysunku warto, chociaż nie jest to z tych rysunków, co sobie Mleczkę można powiedzieć na ścianie, co było i chyba jest ciągle jeszcze modne. Ale rysunek jest, no nie będę go Państwu streszczał, sami zobaczycie. To rysunek okolicznościowy na zbliżający się długi weekend 11 listopada. Życzymy Państwu miłych lektur w ten weekend i można tutaj obejść, mam nadzieję, marsz szerokim łukiem. Niech się święci 11 listopada.